Witam Was na zamku w Bolkowie. Dzisiaj będzie drugi odcinek historii naszych zachodnich sąsiadów, Niemców. W odcinku pierwszym opowiedziałem o tym, jak doszło w ogóle do powstania Królestwa Niemieckiego, jak ono się wyodrębniło z Cesarstwa Frankijskiego w IX-X wieku. Dzisiaj będę opowiadał o tym, co działo się w Królestwie Niemieckim od wieku XI po wiek XIII. Zapraszam na historię Niemiec w średniowieczu. Pierwszy bohater tego drugiego odcinka o średniowiecznej historii Niemiec został władcą dość niespodziewanie. Jego ojciec, książę bawarski Henryk Kłótnik dwa razy próbował zbrojnie zdobyć władzę nad krajem. Raz w 973 roku, kiedy to po Ottonie pierwszym odziedziczył tron od II drugi i po raz drugi próbował w 983 kiedy to dość młodo zmarł Otton II i zostawił kilkuletniego jedynie syna Ottona III. Jednak nawet wówczas Henryk Bawarski, zwany Kłótnikiem, nie zdołał zdobyć władzy dla siebie, a kiedy przegrał to zmaganie z cesarzową Teofano, która zabezpieczyła tron dla swojego syna, uspokoił się i już do końca swoich dni do 995 roku współpracował z młodym Ottonem III. W takiej atmosferze kontestowania władzy Ludolfingów z linii ottońskiej wychował się młody Henryk, ale raczej pogodził się z losem, bo od śmierci swojego ojca w 995 roku, kiedy to objął księstwo bawarskie, współpracował z Ottonem III. I kiedy ten pod koniec 1001 roku wyprawił się do Italii, aby zdusić tam rebelię przeciwko jego władzy. Henryk podążył w jego kierunku, aby go wesprzeć zbrojnie w tym przedsięwzięciu. Niestety, wtedy to właśnie 21-letni tą trzeci zmarł z powodu choroby, którą zaraził się podczas wyprawy do Włoch i na początku. Z 1002 roku, zamiast najazdu na Włochy, przez Niemcy przetaczał się kondukt pogrzebowy z ciałem młodego cesarza, aby docelowo pochować go w Akwizgranie, miejscu koronacji i spoczynku niemieckich władców od Henryka Ptasznika licząc. Jest to kolosalne zaskoczenie dla Europy, ponieważ ten władca ma dopiero 22 lata. I zapowiadał się na wspaniałego, światłego władcę, istnego przywódcę chrześcijaństwa. Tak się jednak nie dzieje. Bardzo szybko odchodzi z tego padołu i władzę po nim przejmuje Henryk II. Henryk II, który ma zupełnie inną wizję na to, na przykład, jakie relacje powinien mieć z Bolesławem Chrobrym. Zaprasza wszystkich przywódców państw sąsiednich oraz panów Rzeszy. Na zjazd w 1002 roku, gdzie mają oni przypieczętować jego prawo do tronu. Na tym zjeździe Bolesław Frobry mało nie zostaje zabity. Opuszcza ten zjazd bardzo wściekły na to, jak został potraktowany w gościnie u Niemców. Co prawda, według kronik, napadł go rozjuszony tłum, ale tak naprawdę najprawdopodobniej był to jakiś napad. Podżegany przez któregoś z książąt Rzeszy, szczególnie, że dwóch książąt ujęło się za Bolesławem i tak naprawdę uratowali mu życie podczas tego incydentu. On, wracając do siebie, zajmuje łożice i zaczyna tak naprawdę wojnę z Henrykiem II, która będzie trwać przez kolejne 15 lat. Także Henryk miał bardzo bojowy okres swoich rządów, ponieważ zarówno musiał walczyć z Bolesławem Chrobrym, który jak równy z równym e, osiągał duże sukcesy militarne w walce z Niemcami, jak również Henryk, kiedy miał chwilę oddechu od Bolesława, wyprawiać się będzie na południe, gdzie w Italii będzie musiał walczyć o interesy Niemiec, ponieważ ciągle, jak widzicie, jest takie dziwne połączenie w tym wczesnym średniowieczu, Niemcy starają się opanować Królestwo Lombardii, po to, żeby sięgnąć po koronę cesarską. I takimi kroczkami co chwilę próbują łatać ten sztucznie połączony twór, bo Alpy były tutaj kolosalną granicą, i Włochy to już była zupełnie inna bajka polityczna, klimatyczna, ludnościowa nawet a oni cały czas starali się zjednoczyć Niemcy na północy i tąże Lombardię na południu tam podejść pod Rzym koronować się i wrócić w pełni chwały. I tak co chwilę ci władcy niemieccy będą ten sam schemat powtarzać. Jak tylko Henryk uporządkował sprawy wewnętrzne, w 1003 roku skierował się na południe, gdzie korona Włoch po tonie trzecim została przejęta przez lokalnego księcia Arduina z Irvei. Italia była dla Henryka kluczowa, bo jej posiadanie dawało mu prawo do korony cesarskiej. Więc najpilniej jak tylko mógł przeprawił się przez przełęcz świętego Bernarda w Alpach i w 1004 roku zdołał przejąć włoską koronę. Jednak nie było to zwycięstwo pełne i jego władza nad Italią nie była ugruntowana. Papież Jan XVIII nie był mu przychylny co więcej, na wschodzie miał wtedy duży problem z Bolesławem Chrobrym. Dlatego w 1004 roku, zaraz po koronacji na króla Italii, musiał prędziutko wracać na północną stronę Alp. Tam od 1002 roku szalał nasz wojowniczy książę. uderzenie ze strony Henryka nastąpiło dopiero w drugiej połowie 1004 roku. Udało mu się odbić Czechy i osadzić tam posłusznego sobie Jaromira jako swojego wasala. Następnie w kolejnym 1005 roku wielka niemiecka ofensywa skierowała się na Poznań. Bolesław widząc, że w polu nie poradzi sobie z tak dobrze uzbrojoną i liczną armią niemiecką podjął działania partyzanckie, które bardzo dały się we znaki najeźdźcom. Wyobraźcie sobie pochód niemieckiego rycerstwa przez nasze piękne słowiańskie lasy. Kiedy co chwilę nękani są zasadzkami, podczas których kilkudziesięciu czy nawet kilkuset Słowian strzela do nich z łuku, po czym ucieka w knieje. Musiało to być dla Niemców niezwykle frustrujące. Po tygodniach takich zmagań docierają wreszcie pod Poznań, gdzie, jak podają kroniki, wpadli w kolejną zasadzkę i ponieśli duże straty. Henryk i Bolesław spotykają się i podpisują pokój który de facto opisuje status quo czyli Bolesław traci nabytki na zachód od Odry oraz zrzeka się pretensji do tronu czeskiego, ale pozostaje niezależnym władcą. Niestety, skutkiem ubocznym tego niemieckiego najazdu było oderwanie Pomorza Zachodniego przez wieletów, którzy wraz z Henrykiem atakowali w 1005 roku Polskę. Tu taka drobna uwaga. Henryk II zostanie świętym Kościoła Katolickiego, kanonizowanym w 1147 roku. Jak widać, najmowanie Pogan do swojej armii, by wraz z tobą niszczyli chrześcijańskiego księcia, wcale nie przeszkadza w byciu świętym. Wystarczyło na przykład być bezpłodnym, lub mieć taką żonę, Kunegundę luksemburską, aby zaskarmić sobie wieczną chwałę w oczach hierarchów kościelnych. Bolesławowi oczywiście taki obrót spraw się nie podobał i ten pokój z Poznania nie był dla niego do zaakceptowania na dłuższą metę, dlatego przygotował się i w 1007 roku uderzył na Niemców, zajął Milsko, Łżyce oraz Budziszyn. Dopiero w 1010 roku doczekał się wyprawy odwetowej od Henryka, jednak ta była znacznie mniej udana niż ta sprzed pięciu lat. Dotarła ledwo do Nysy i zawarty pokój przekazywał Bolesławowi obie te ziemie, jako lenno. Henrykowi bardzo zależało, by w 1013 roku zawrzeć pokój z Chrobrym, bo planował właśnie kolejną wyprawę na południe, aby wreszcie sięgnąć po koronę cesarską. Jako, że zmienił się papież na takiego, który rokował nadzieję na powodzenie tych starań. Mowa tutaj o Benedykcie VIII, który wreszcie nie był zależny od rzymskiej rodziny krescencjuszy, która miała wpływ na wybór bardzo wielu papieży w owym czasie. A teraz nie podobał im się Benedykt VIII, więc wybrali sobie antypapieża Grzegorza. Wyprawa Henryka była udana, umocnił swoją władzę w północnej Italii, wkroczył do Rzymu, przywrócił Benedykta na tron Piotrowy, a w Podzięce oczywiście został przez niego koronowany na cesarza rzymskiego. Nie zabawił Henryk długo na południu, bo już w kolejnym roku najechać pragnął na Bolesława, który zgodnie z postanowieniami pokoju z 1013 roku miał mu pomóc w jego włoskiej wyprawie. Lecz Bolesław ani myślał tracić swoich wojów na włoskie ekspedycje Henryka. Tak więc teraz świeżo koronowany cesarz postanowił ukarać Bolesława raz na zawsze. W 1015 roku armia niemiecka, czeska i ponownie pogańscy wieleci uderzyli na kraj Bolesława. Jednak zatrzymani zostali na linii Odry, która była świetnie broniona przez wojska polańskie. A co więcej, Morawianie włączeni do domeny Piastów w 1002 roku wykonali rajd na Bawarię, co znacząco odciągnęło uwagę Niemców i podzieliło ich siły. Ostatni raz Henryk II spróbował pokonać Bolesława w 1017 roku, kiedy to dokonał najazdu na Polskę, lecz tym razem powstrzymali go dzielni obrońcy śląskich grodów – Głogowa i Niemczy. Wreszcie… Cesarz odpuścił, podpisał pokój w Budziszynie w 1018 roku i oddał Milsko oraz Łużyce Bolesławowi na własność. Był to wielki triumf polskiego księcia, a jego władza teraz rozciągała się na południu po Morawy i Słowację, na zachodzie po Milsko i Łużyce, a na wschodzie po Grody Czerwieńskie. Była to w ogóle też bezprecedensowa sytuacja, we wczesnośredniowiecznej historii Niemiec, że kraj ten tracił jakieś terytoria. Przez kolejne 200 lat Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego rozszerzało swoje włości, a nie traciło je. A tutaj mamy taki wspaniały przykład naszego polskiego triumfu militarnego. Henryk z kolei miał znów pilne sprawy na południu. Benedykt VIII... Wykonał bezprecedensowy ruch, wybrał się przez Alpy do cesarza, i w 1020 roku osobiście błagał go o pomoc na południu Włoch, gdzie posiadłości swoje mieli jeszcze Bizantyjczycy. Takiemu zaproszeniu Henryk nie mógł odmówić, i w 1022 roku wielka ekspedycja wybrała się na południe, aby poszerzyć granice cesarstwa, przymilić się papieżowi i pewnie. Zaskarbić sobie również życie wieczne. Lecz podobnie jak to miało miejsce w 982 roku pod Krotoną, także i teraz, 40 lat później, armia niemiecka poniosła ciężkie straty w walkach na południu Włoch. Spotęgowane one zostały jeszcze jak, jakąś chorobą zakaźną, która roznosiła się wśród żołnierzy. Tak więc cesarz sukcesu nie odniósł i ledwo żywy powrócił do Germanii. Tam porządził sobie jeszcze dwa lata i w 1024 roku 51-letni Henryk II zmarł. Jak wspomniałem wcześniej ze swoją żoną świętą Kunegundą nie miał żadnych dzieci, dlatego wygasła na nim dynastia Ludolfingów, a wybór nowego króla niemieckiego stał się sprawą otwartą. Konrad w chwili śmierci Henryka II miał 34 lata. Był trzecim mężem Gizeli Szwabskiej, która w wieku 26 lat była już podwójną wdową. Takie rzeczy tylko w średniowieczu. Jednak była ona bardzo atrakcyjną partią dla Konrada, gdyż była córką Hermana Szwabskiego. Tego, co o mały włos nie został królem Niemiec zamiast Henryka II. Ponadto sam Konrad był potomkiem sławnego w Niemczech Konrada Rudego, księcia frankońskiego, który zginął nad Lechem w 955 roku, prowadząc kluczowy atak na Madziarów, który dał w konsekwencji zwycięstwo Niemców i odnowi pierwszemu, jak pamiętamy później, koronę cesarską. Został dość zgodnie wybrany na następcę Henryka II, Jedynym poważnym konkurentem Konrada był jego młodszy kuzyn Konrad Karyński. Tak więc w 1024 roku rozpoczął swój objazd Niemiec, aby zebrać przysięgi wierności od możnych. Już ówczesną słabość władzy królewskiej w Niemczech pokazuje dobitnie spotkanie w Saksonii. Gdzie książę Bernard zgodził się co prawda uznać władzę Konrada, ale ten w zamian musiał obiecać, że szanować będzie saskie prawa i zwyczaje, co de facto oznaczało znaczną autonomię dla tej krainy, a w przyszłości będzie się to bardzo mścić na królach niemieckich. Północne Włochy tradycyjnie stwierdziły, że nie uznają takiego króla. I zbuntowały się przeciwko niemieckiej władzy. Żelazną koronę Longobardów zaproponowali najpierw królowi Francji Robertowi, a kiedy ten ją odrzucił, zaproponowali ją w kolei księciu Akwitanii Wilhelmowi. Ten chwilę się zastanawiał, po czym także odrzucił tą ofertę. Tak więc w 1026 roku Konrad zbrojnie zjawił się we Włoszech. Zdobył najbardziej podżegające do buntu miasta, w tym Padwę. Zdobył siłą żelazną koronę, i rok później Jan XIX koronował go na cesarza niemieckiego, a właściwie rzymskiego. Tytularnie jednak rzymskiego. Jednak jak to zwykle w historii niemieckiej bywa, kiedy król bawił na południu, na północy trwały spiski przeciwko niemu. Tym razem zawiązała się dość silna koalicja. Konrad Karyński, niedoszły król, Ernest Szwabski i Fryderyk z Lotaryngii razem ogłosili, że nie uznają Konrada II ani jako cesarza, ani jako króla. Po stronie buntowników stanął też Mieszko II, król polski. Jednak w 1027 roku Konrad błyskawicznie wrócił na północ. Rozprawił się z buntownikami, także nawet nie zdążył do nich dotrzeć mieszko II ze swoimi posiłkami. Teraz Konrad zawarł, taktyczny sojusz z Kanutem Wielkim, królem Danii i Anglii, oddał mu szlezwik i uzyskał obietnicę, że ten uderzy na mieszka. Nasz król nie czekał, uderzył sam na wieletów i wyeliminował z gry tego sojusznika Niemiec. A kiedy Konrad ruszył na wschód, Węgrzy wypełnili swoje zobowiązania sojusznicze i uderzyli na Niemców. W 1030 roku Mieszko II uderzył znowu, tym razem na Saksonię i złupił ją. To spowodowało, że Konrad zaczął traktować go jako swojego głównego wroga. Zawarł sojusz z Jarosławem Mądrym, Kniaziem Kijowskim, który miał z piastami niewyrównane porachunki. Oddał też Węgrom trochę przygranicznych ziem w zamian za obietnicę neutralności w konflikcie z Polską. Wsparł też bez pryma, starszego brata Mieszka w jego dążeniu do władzy w Polsce. W takich okolicznościach w 1032 roku Mieszko II traci władzę najechany ze wschodu i zachodu. Ucieka do Czech, gdzie książę Oldrych więzi go i kastruje. Dochodzi do zawalenia się Królestwa Polskiego dopiero po siedmiu latach, dzięki wpływom rychezy, żony Mieszka, która była niemiecką księżniczką. Kazimierz otrzymuje pomoc w postaci niemieckich rycerzy i udaje mu się powrócić do Polski, odbudować piastowskie państwo, przez co zyskuje przydomek Odnowiciel. Jednak ta Polska nie będzie już absolutnie tą samą potęgą. Co za Bolesława Chrobrego i na początku panowania Mieszka II, kiedy to prowadziliśmy zwycięskie wojny z Niemcami. W czasie wyprawy Konrada II na Polskę w 1032 roku umiera Rudolf III, król Burgundii, który nie mając męskiego potomka, zapisał swoje królestwo w spadku jeszcze Henrykowi II. Konrad uznał, że skoro tak, to on jak najbardziej ma prawo do tej korony, więc, nie rozwiązując armii po ataku na Polskę, podążył szybko do Burgundii. Jednak tam był pierwszy ambitny francuski hrabia Odom II, który uważał, że Burgundia właśnie jemu się należy. Doszło do krótkiej wojny, którą zwyciężył Konrad i już jesienią 1032 roku został w Genewie koronowany na króla Burgundii. Włączając ten kraj do Rzeszy Niemieckiej. W 1038 roku Konrad ponownie wyprawił się do Włoch, aby wesprzeć na południu Guidimara, księcia Salerno. Ta wyprawa Niemców na południe wreszcie się udała i opanowali oni sytuację. Konrad zdobył kapułę, mianował licznych wasali i umocnił swoje wpływy na tym terytorium. Jednak sytuacja tam była bardzo skomplikowana, bo było aż pięciu konkurentów mających chrapkę na południowe Włochy. Walczyli ze sobą cesarstwo bizantyjskie, które przed inwazją muzułmańską trzymało w rękach ten region, muzułmanie, którzy mieli swoją główną siedzibę na Sycylii, a teraz ustępowali pola Normanom, którzy od XI wieku coraz silniej zaznaczali swoje wpływy. Na początku jako najemni Wikingowie, później jako władcy poszczególnych skrawków, była też lokalna arystokracja włoska oraz niemieccy królowie, tacy jak cesarz rzymski Konrad II, którzy jak najbardziej poczuwali się do władzy nad tym obszarem. Jednak sytuacja nie zostanie tutaj na razie wyklarowana. Rok po tej wyprawie. Cesarz Konrad II umiera z powodu choroby, mając zaledwie 50 lat. Pozostawia jako następcę pierworodnego syna Henryka, który został koronowany na króla Niemiec jeszcze za życia ojca. W ten sposób rozpoczyna się w Niemczech nowa dynastia dynastia salicka, od nazwy Frankowie Saliccy, z której to grupy wywodził się Konrad II. I jego protoplaści. Bardzo istotnym elementem tutaj, na który chcemy zwrócić uwagę, jest to, że Niemcy przez to całe średniowiecze nie mają tak solidnej dynastii rządzącej, tak jak mieli chociażby przemyślidów Czesi, piastów Polacy czy arpadów Węgrzy. W Niemczech te dynastie będą się często zmieniać. Tam nie było takiej klarownej metody przejmowania władzy i na tym Niemcy bardzo mocno cierpiały. Ponieważ gdyby tak było, to to państwo mogłoby pochłonąć bardzo duże obszary Europy, bo miało ogromne zaplecze militarne, ekonomiczne. Germańscy wojownicy byli świetni, ale ciągłe walki o władzę, które, jak widzicie, w historii Niemiec, którą opowiadam, miały miejsce praktycznie na każdym kroku, powodowały, że oni jak gdyby ciągle kiesili się we własnym sosie i bardzo dużo energii zużywali na walki wewnętrzne, zamiast koncentrować się na ekspansję zewnętrzną. I tak naprawdę przez całe średniowiecze Niemcom udało się zdobyć jedynie połabie. To był ich jedyny stały obszar, który zdobyli. Całej reszty nie zdobyli aż do końca średniowiecza, ponieważ, właśnie, tak mówię, przede wszystkim byli pochłonięci walkami wewnętrznymi. Kiedy objął władzę, miał 22 lata, ale zdążył już zostać wdowcem. Rok wcześniej zmarła jego pierwsza żona, córka Kanuta Wielkiego, Gunhilda. Teraz młody wdowiec, król niemiecki, jak to w zwyczaju i konieczności, rozpoczął swoje rządy od turne po kraju, aby osobiście odebrać przysięgi wierności od licznych wasali. Pierwszą pilną sprawą, która przykuła uwagę, Młodego króla była potęga księcia czeskiego Brzetysława. Henryk III jest tym, który pomaga zrekonstruować państwo polskie, który przysyła rycerzy, żeby Kazimierz Odnowiciel mógł zrekonstruować domenę piastowską. Ponieważ Henryk nie robił tego oczywiście z miłości do Polaków, robił to ze strachu przed Czechami. Czesi w tym czasie zapanowania Brzetysława stali się naprawdę silni i żeby skontrować te czeskie zapędy imperialistyczne, że tak powiem, to chciał właśnie wzmocnić tamtą piastowską stronę tej wschodniej polityki niemieckiej. Brzetysław, korzystając z upadku monarchii Piastów, najechał wcześniej na Wielkopolskę, zebrał wielkie łupy i ogłosił teraz, że będzie tworzył arcybiskupstwo w Pradze, czyli że chce niezależności od Rzeszy Niemieckiej i pewnie w kolejnym roku pragnąć będzie zostać królem czeskim. Pierwsza wyprawa Henryka w 1040 roku skończyła się niepowodzeniem. Niemcy wpadli najpierw w zasadzkę, przeprawiając się przez góry Szumawskie. Które to graniczą pomiędzy Czechami a Niemcami, a następnie dostali łupnia w bitwie pod Brudkiem. Dopiero rok później kolejna wyprawa Henryka III była skuteczna i Brzetysław został zmuszony do uznania niemieckiego zwierzchnictwa i porzucenia swoich starań o arcybiskupstwo. Podobnie rzecz miała się z Kazimierzem Odnowicielem, który też był bardzo osłabiony. Bo musiał dopiero co odbudowywać swoje państwo, walcząc z Miecławem o Mazowsze, i cały czas uznawał się za wasala Henryka III. Następnie król Niemiec udał się na Węgry, gdzie trwał spór o tron pomiędzy Piotrem Orseolo a Samuelem. Henryk zwyciężył, i odebrał Węgrom ziemię, które przekazał im Konrad w 1030 roku, kiedy potrzebował zapewnić sobie spokój ze strony tego ówczesnego polskiego sojusznika. Teraz w 1042 roku 25-letni król nadal pozostawał bez żony. Przybyli doń posłowie z Kijowa, pamiętając współpracę Jarosława Mądrego z Konradem II. Chcieli wydać za Henryka ruską księżniczkę. Ten jednak odmówił. Skierował swoją uwagę na zachód, ku córce Wilhelma Akwitańskiego Agnieszce. Małżeństwo doszło do skutku rok później, choć biskupi byli niesamowicie oburzeni, jak on może tak czynić, ponieważ Henryk i Agnieszka byli odległymi krewnymi. Cóż, względy polityczne, jak zwykle bywa, wzięły tutaj górę nad biologią i moralnością. W 1044 roku ponownie wyprawił się Henryk na Węgry, aby wesprzeć Piotra Orseolo w kolejnej wojnie domowej. Tym razem ta interwencja była na tyle skuteczna, że Samuel został schwytany, skrócony o głowę i Piotr samodzielnie już władał Węgrami, lecz jako wasal Henryka. W tym czasie nominalna władza Henryka rozciągała się daleko na wschód. Bo zarówno Polska, Czechy, jak i Węgry uznawały jego zwierzchnictwo. W 1046 roku wyprawił się wreszcie do Włoch, aby odebrać cesarską koronację. Z tym, że sytuacja w Rzymie była w tym czasie bardzo skomplikowana, bo Kościół katolicki miał w tym czasie aż trzech papieży. Dlatego Henryk, nie wiedząc tak naprawdę, który z nich jest najsilniejszy i którego można by uznać za tego właściwego, zwołał synod, na którym wybrał sobie kolejnego papieża, po prostu przywieżonego z Niemiec duchownego. Tak namaszczony na następcę św. Piotra został Klemens II. Oczywiście w akcie wdzięczności koronował on Henryka na cesarza i jego kuzynkę Agnieszkę, znaczy żonę cesarza, cesarzową rzymską Agnieszkę. Reszta rządów upłynęła na sporach granicznych z Lotaryngią, a także nieudanej wyprawie na południe Włoch, w której na szczęście cesarz nie dowodził osobiście. Wysłał za to kilka tysięcy szwabskich rycerzy na pomoc papieżowi Leonowi IX. Antynormańska koalicja, złożona z sił północnowłoskich, wojsk papieskich i wspomnianych szwabskich rycerzy, spotkała się pod Civitate w 1053 roku z mniej liczną, ale za to bardzo zdyscyplinowaną i świetnie dowodzoną armią normańską. Doprowadziło to do katastrofy wojsk koalicji, a ze szwabskich rycerzy prawie żaden nie powrócił do kraju. W 1056 roku cesarz wyruszył na północ, aby ugasić kolejną rebelię Słowian połabskich. Którzy zbuntowali się po śmierci Wilhelma, margrabiego w Miśni. Nie dotarł jednak do celu, zachorował i zmarł 5 października 1056 roku. Henryk III był jednym z najwybitniejszych władców Niemiec. Za jego czasów rzeczywiście można mówić o niemieckim imperium, bo sięgało ono daleko, daleko na zachód, po Lotaryngię i Burgundię a także na wschód, ponieważ Węgry, Czechy i Polska również formalnie wchodziły w jego skład jako wasale tegoż władcy. Na południu z kolei sięgał aż po południowe Włochy, tak więc Imperium Rzymskie w momencie jego śmierci w 1056 roku było u szczytu swojej potęgi. Był on długo wyczekiwanym i upragnionym synem poprzedniego potężnego władcy. Urodził się dopiero w 1050 roku, lecz został koronowany już jako czterolatek, tak więc w momencie śmierci ojca był już królem z dwuletnim doświadczeniem, można by rzec. Miał szczęście, bo w momencie śmierci jego ojca papież Wiktor II przebywał w Niemczech i Wsparcie działania mające na celu koronację młodego Henryka w Akwizgranie. Także jego matka Agnieszka bardzo mocno zaangażowała się w politykę, aby zapewnić sprawne dziedziczenie przez jej jedynego syna. Jednakże autorytet ośmiolatka nie sięgał zbyt daleko na południe, i kiedy w 1058 roku zmarł papież. Bez zgody cesarza w Rzymie wybrano Benedykta X, a we Florencji Mikołaja II. Wkrótce ten drugi triumfował i miał znacznie większy wpływ na dalszy bieg wypadków na południu, gdyż wspierał ambitnego Normana Roberta Giscarda, protoplastę, jak się zaraz okaże, dynastii, która władać będzie Sycylią i południową Italią. Papież Mikołaj II zmarł dość szybko i ponownie odbyły się w Italii podwójne wybory papieskie. Jedni uważali, że cesarz musi zatwierdzić papieża, inni wprost przeciwnie, że władza papieska jest najwyższa i w chrześcijańskim świecie tylko na kardynałowie mają prawo dokonać tego wyboru. W takich okolicznościach wybrany został papież Aleksander II. Był to początek tlącego się na razie sporu o inwestyturę, który dla naszego Henryka skończy się później kanossą. Ale na razie młody Henryk, już 13-letni, wziął udział w pierwszej swojej wojnie, kiedy to należało zapewnić właściwego władcę na tronie podległych Niemcom Węgrzech. W 1063 roku wyprawił się na czele armii. Zajął Szeker Weherwar, a w owym czasie była to stolica Węgier, i wydał swoją najmłodszą siostrę, Judytę, za Salomona, przyszłego króla Węgier. Było to niezwykle rozpuszczone dziewuszcze. Na Węgrzech słynęła z niewierności, a po śmierci Salomona w 1087 roku, jako 40-letnia wdowa została wydana za naszego księcia Władysława Hermana. I w Polsce także wsławiła się owa Judyta głównie swoją rozwiązłością. Nie dając Władysławowi żadnych męskich potomków, których legalność zresztą byłaby bardzo wątpliwa. Tyle o Judycie Salickiej. Wróćmy do jej brata Henryka. Nie miał on łatwych rządów. W 1069 roku Wieleci zorganizowali potężny najazd na Saksonię, złupili Hamburg i mimo że później zostali pokonani, to lista spalonych miast saskich była bardzo długa. To też wzmocniło saską opozycję, która uderzyła po raz pierwszy jeszcze kiedy Henryk był mały, ale została wtedy błyskawicznie spacyfikowana, a teraz ponownie, w 1073 roku, wybuchł bunt przeciwko Henrykowi, który nie potrafił chronić swoich poddanych na północy. Został on oblężony w zamku i ledwo udało mu się wymknąć, uciekał nawet przez długi czas przez lasy. Takie to były czasy, że cesarza szczuto jak zwierzę poprzez germańskie lasy. Dopiero w 1075 roku udało mu się zakończyć rebelię, pojednać z głównymi książętami stojącymi za buntem, a po mniejszych stracić lub uwięzić. Takie wewnętrzne problemy Henryka IV były oczywiście bardzo na rękę naszemu Bolesławowi Śmiałemu, który zaczął swoje panowanie, kiedy król Niemiec miał 8 lat i spokojnie mógł realizować swoją politykę, nie obawiając się interwencji z Niemiec. W 1075 roku papież Grzegorz VII zwołał synod, w którym uznał, że Mianowanie biskupów w Niemczech i Italii przez Henryka IV jest nielegalne, ponieważ władza papieska stoi ponad władzą świecką. Tylko papież może intronizować i lub detronizować cesarza, a także królów, oraz tylko papież może decydować o mianowaniu biskupów. W odpowiedzi na to, Henryk zwołał synod duchowieństwa Rzeszy w formacji w 1076 roku i ogłosił, że Grzegorz VII nie ma praw, które sobie przypisuje, i zażądał jego detronizacji. Skończyło się to wyklęciem Henryka, co okazało się bardzo skutecznym posunięciem, bo w tej grze autorytetów ewidentnie wygrał papież. Henryk udał się zbrojnie do Włoch, jednak zamiast zdobyć zamek, w którym schował się papież, przywdział wór pokutny i trzy dni stał pod murami błagając o przebaczenie wreszcie Grzegorz VII ugiął się i wpuścił go do kanossy gdzie Henryk uznał jego władzę duchową i wtedy dopiero została z niego zdjęta klątwa oczywiście taki obrót spraw bardzo cieszył wrogów Henryka ciągle jeszcze tylko króla niemieckiego Bolesław śmiały Zaraz wystarał się o koronę królewską, bo dla niego Grzegorz VII jako wróg cesarstwa był najlepszym przyjacielem. Podobnie postąpili Sasi, którzy w marcu 1077 roku wyznieśli kolejny bunt przeciw Henrykowi. Na czele tego powstania stanął Rudolf szwabski, który został obwołany królem Niemiec w obecności licznych biskupów i legata papieskiego. Grzegorz VII dowiedziawszy się o tym, okazał neutralność, co na pewno rozwścieczyło Henryka. Lecz kiedy wiosną 1077 roku Henryk wrócił z Włoch, poparcie było dla niego na tyle duże, że znalazł popleczników i na dobre mogła rozgorzeć wojna domowa północ przeciwko południu. Doszło do kilku bratobójczych bitew ale żadna ze stron nie osiągnęła w nich zdecydowanego sukcesu. Wreszcie legat papieski ekskomunikował Henryka, lecz papież nie uznał tego aktu, za to wymienił legata na innego. Henryk, mając nadzieję, że ma poparcie w papieżu, zażądał, by ten z kolei ekskomunikował Rudolfa Szwabskiego, na co papież odmówił i sam ekskomunikował Henryka w 1080 roku. Tym razem jednak siła ekskomunikacji była niewielka, Henryk niewzruszony zwołał synod duchowieństwa niemieckiego, na którym wspólnie uznali, że detronizują papieża jako mąciciela spokoju, a także prawa bożego oraz ludzkiego. Wreszcie po trzech latach walk, mimo przewagi militarnej Rudolfa Szwabskiego, stracił on prawą dłoń w bitwie nad Elsterą, po czym zmarł. Propaganda Henryka błyskawicznie wykorzystała ten fakt jako karę boską za podniesienie dłoni na króla. Została mu ona odcięta. Ale to nie był koniec problemów. Trzeba było jeszcze rozprawić się z krągłym papieżem. Henryk wyruszył więc do Italii, wybrał sobie innego papieża i wreszcie w 1083 roku. Militarnie pokonał Grzegorza VII, zajął Rzym i został koronowany na cesarza przez swojego pacynkowego antypapieża. Grzegorz VII został uwolniony przez Wikingów sycylijskich. Po raz trzeci wyklął cesarza z kościoła katolickiego, ale już niewiele osób na to zwracało uwagę, a sam papież niedługo później zmarł. Oczywiście. Pod nieobecność Henryka, rebelia w Niemczech nabrała nowej mocy. Tak więc musiał on od 1085 do 1088 tłumić ją dyplomatycznie i zbrojnie. Tymczasem jednak w Italii wybrano nowego papieża Urbana II, który był w kontrze do pacynki Henryka, antypapieża Klemensa. To zmusiło Henryka do kolejnej znowu interwencji na południu. Zobaczcie jak problemy z zarządzaniem tak skrajnie różnymi krainami powodowały, że Henryk cały czas musiał pędzić po kraju i gasić pożary. Jak nie na północy, to na południu. Urban II chciał kontynuować reformy Grzegorza VII i był zwolennikiem prymatu papiestwa nad wszelką władzą świecką. Cesarz oczywiście nie mógł tego zaakceptować i znów zaatakował Rzym w 1093 roku. Z którego to Urban II uciekł do sycylijskich Wikingów. Lecz stała się rzecz jeszcze gorsza. Pierworodny syn cesarza został przekabacony przez opozycjonistów z papieżem Urbanem na czele, aby zbuntował się przeciwko ojcu. To musiało być dla 43-letniego Henryka IV bardzo dużym ciosem. Bo atak nastąpił w ramach jego własnej rodziny. Te spory pomiędzy Kościołem a Cesarstwem w drugiej połowie XI wieku w efekcie bardzo osłabiły autorytet zarówno papiestwa, jak i cesarstwa. Wcześniej, w X wieku, mogło się ludziom rzeczywiście wydawać, że świętość papiestwa konsekruje świętość cesarstwa i że jest to solidna konstrukcja. Na której osadzony jest średniowieczny europejski świat. Ale kiedy w drugiej połowie XI wieku mamy licznych papieży, wybieranych przez różne gremia, rzucających na siebie nawzajem ekskomuniki, tak samo papieże ekskomunikują cesarza, inni go z kolei koronują, ludzie z tamtych czasów mogli zacząć powątpiewać, czy są to rzeczywiście największe świętości na świecie. W konsekwencji doprowadziło to, to do upadku średniowiecznego postrzegania świata i dało początek oświeceniu, jednak nie stało się to szybko. Teraz chrześcijaństwo miało przed sobą jeszcze swego rodzaju renesans. Wyprawy krzyżowe, które właśnie wspomniany wcześniej Urban II niebawem ogłosi, odpuszczenie wszystkich grzechów i życie wieczne. Okazały się wystarczającym argumentem dla tysięcy Francuzów, Niemców, Anglików i m.in. Węgrów, by przemierzyć tysiące kilometrów i mordować innych ludzi, którzy tam mieszkają. Ale to już zupełnie inna opowieść. Tymczasem w Niemczech Henryk IV ma cały czas problemy wewnętrzne. Stawia na drugiego syna, Henryka. I doprowadza do jego koronacji na króla w 1099 roku, żeby zapewnić sobie sprawne przejście władzy. Zaiste do tego dochodzi jednak niezbyt pomyśli ojca, ponieważ Henryk IV jest coraz bardziej nielubiany, a widząc to, jego syn Henryk ucieka z tonącego statku, przeskakuje do opozycji i wraz z nią. Detronizuje 55-letniego ojca w 1005 roku. Nowy buntowniczy Henryk, który w historii Niemiec będzie nosił numer 5, postanowił, że zagra na rozbicie Polski i zmusi Bolesława, aby ten podzielił się swoim krajem ze Zbigniewem, którego wcześniej wygnał i który jakże patriotycznie szukał poparcia u Niemców. W 1109 roku wyrusza na Polskę słynna wyprawa Henryka V, której celem było wymuszenie podziału Polski na dwie prowincje i oczywiście zwasalizowanie zarówno Zbigniewa, jak i Bolesława. Jednakże nasz książę organizuje skuteczną obronę Grodów i zarówno Bytom Odrzański, jak i Głogów opierają się armii najeźdźców. Rusza ona dalej i doznaje szeregu klęsk, czego efektem jest zapis w Kronice Wincentego Kadłubka o bitwie na Psim Polu. Jednak na ile prawdy jest w tej baśni zapisanej w Kronice Kadłubka, dzisiaj trudno dociec, czy rzeczywiście psy zjadały resztki Niemców pod Wrocławiem po przegranej przez nich bitwie. Moim zdaniem prawdopodobnie jakąś klęskę militarną tam ponieśli. Bo w kampanii tej byli pod Wrocławiem, ale jednak legenda ta jest mocno wyolbrzymiona i nie jest to efekt jakiejś kolosalnej porażki w walnej bitwie. Z Polakami mu się nie udaje, Bolesław Krzywousty broni swój kraj, ale rok później Henryk wyprawia się na Czechów i tam utwierdza niemiecką zwierzchność nad rodem Przemyślidów. Jak przystało na króla Niemiec, wyrusza oczywiście na południe, by w Rzymie zostać cesarzem rzymskim i mieć złudzenie, że rządzi starożytnym imperium Romanum. Papież Paschalis II, który wspierał go w czasie buntu przeciw ojcu, teraz w 1110 roku gorąco wita go w wiecznym mieście. Panowie nawet podpisują porozumienie, które ma zakończyć spór o inwesturę, jednak już po samej koronacji być może włoskie wino uderza cesarzowi do głowy i wchodzi on od razu w konflikt z papieżem, a z porozumienia regulującego sprawę nadań kościelnych zostają nici. Jak zwykle po powrocie do kraju zmierzyć się musi z buntem opozycji, która tym razem wystąpi przeciw niemu z lotarem z jako przywódcą, którego on sam wcześniej uczynił księciem Saksonii w 1006 roku, kiedy to porządkował kraj po obaleniu swojego ojca. Henryk przegrał bitwę w 1115 roku i już do końca swoich dni nie odzyskał kontroli nad Saksonią. Udało mu się natomiast uporządkować sprawy kościelne. W 1122 w Formacji podpisał konkordat który regulował wybór biskupów i opatów. Rok później został ten konkordat ratyfikowany przez Sobór Laterański i stał się kanonem prawa w średniowiecznej Europie na kolejne stulecia. Następnie, Henryk wraz ze swoim teściem, Henrykiem I królem Anglii, w 1124 roku najechali Francję. Jednak Henryk V nie odniósł tu większych sukcesów, za to zmarł rok później w Utrechcie, nie mając żadnych dzieci z Matyldą, córką angielskiego króla. Tak skończyła się w Niemczech dynastia salicka, czyli frankońska. Rządziła ona od 1024 do 1125 101 lat. Książę Saksonii, lotar z Suplinburga, który nie uznawał władzy Henryka V, został wybrany przez większość możnych na nowego króla Niemiec. Władzy nie udało się zdobyć Fryderykowi Hohenstaufowi, którego proponował Henryk V na swojego następcę. Nie oznaczało to oczywiście, że Hohenstaufowie nie mogli przez kolejne lata toczyć wojny domowej z Lotarem. Oczywiście, że mogli i robili to z dziką radością. W międzyczasie Lotar III, korzystając z zamieszania w Rzymie, zdołał zdobyć koronę cesarską od papieża, którego akurat poparł, i zdołał nawet poczynić pewne nabytki terytorialne na południu Italii, w okolicach Apuli. Był skutecznym władcą, zdołał nakłonić do hołdu lennego Eryka II, króla duńskiego. Odebrał Polsce Pomorze Zachodnie, a także dokonał bardzo brzemiennych skutki nominacji. Albrechtowi Niedźwiedziowi powierzył w 1136 roku Marchię Północną, a Konradowi Wettynowi Marchię użycką. Celem przypieczętowania niemieckiej władzy nad Połabiem. Mając 62 lata, wyprawił się na południe przeciwko Normanom z Sycylii. Lecz w trakcie tej wyprawy wojennej zmarł, a jako, że nie miał męskiego potomka, kolejny spór o władzę w Niemczech właśnie rozgorzał. Wygaśnięcie dynastii salickiej. I jednorazowe rządy lotara III z Suplinburga sprawiły, że możni Niemieccy zyskali w krótkim czasie decydujące znaczenie odnośnie wyboru nowego króla. Dlatego właśnie połowa XII wieku jest momentem, w którym władza królewska i cesarska w Niemczech będzie mieć coraz mniejszy autorytet, natomiast lokalni książęta elektorzy będą coraz potężniejsi. I choć w chwili śmierci Lotara III w 1137 roku sam tytuł elektorów nie istniał jeszcze, to był to moment, w którym ten system tak naprawdę miał swoją genezę. W 1138 roku możni niemieccy wybrali na króla Konrada III Honstaufa. I był on pierwszym od czasów Otona od I władcą Niemiec, który nie został koronowany na cesarza. Za to zapragnął on zdobyć życie wieczne, i wraz z Ludwikiem VII, królem Francji, udał się na wschód, aby walczyć w ziemi świętej. Cesarz bizantyjski Manuel przyjął ich na swoich ziemiach dość przychylnie bo wrogowie muzułmanów wydawali mu się być jego przyjaciółmi, po opuszczeniu granicy Bizancjum armie chrześcijańskie podzieliły się, ponieważ chciały sobie ułatwić organizację zaopatrzenia. Konrad pomaszerował na przełaj przez Wyżyny Środkowej Anatolii, gdzie został po paru tygodniach marszu zmasakrowany przez Turków. Aż 90% rycerzy niemieckich poległo w tym pogromie. Stracili cały obóz i zapasy, a sam król ledwie uszedł z życiem, ciężko ranny. Muzułmański kronikarz napisał tak: Turcy wzbogacili się bardzo. Zbierali na polu bitwy złoto i srebro, niczym kamienie. Powróciwszy do Niemiec, nigdy już nie wrócił do fizycznej sprawności po ranach doznanych w tej bitwie. Psychicznie też, jak gdyby nie otrząsnął się z tej traumy. Co więcej, oczywiście w kraju czekała na niego rebelia, z którą zmagał się aż do swojej śmierci w 1152 roku. Na łożu śmierci wskazał na następcę swojego bratanka, Fryderyka. Fryderyk ten miał bardzo długą, rudą brodę. Mając 25 lat, przeżył pogrom niemieckich wojsk w Anatolii podczas II krucjaty. Powrócił do Konstantynopola i wraz z najbardziej zapalonymi do walki krzyżowcami popłynął, mimo wszystko, dalej do Ziemi Świętej gdzie walczył przez kilka miesięcy, między innymi próbując zdobyć bez powodzenia Damaszek. We wrześniu 1148 roku opuścił Królestwo Jerozolimy i powrócił do Niemiec. Nie trudno wyobrazić sobie, że mimo iż druga krucjata okazała się totalną klęską, to jednak przygody Fryderyka uczyniły z niego bohatera w Niemczech. Szlachetny, waleczny był w nieznanym, odległym kraju. Tak więc, kiedy na łożu śmierci Konrad wyznaczył go jako swojego następcę, przekazanie władzy przeszło nadzwyczaj gładko. Dochodzi do władzy w Niemczech kolejny król z dynastii Hohenstaufów, Fryderyk, zwany Rudobrodym, czyli z niemiecka Barbarossa. Jest to bardzo dobry czas dla Niemców, ponieważ ten władca jest bardzo ambitny, skuteczny, Natomiast zły czas dla Polski, bo wiecie: 1138, czyli 1138 rok, to jest początek rozbicia dzielnicowego, czyli katastrofy tak naprawdę dla naszego kraju, która doprowadzi do naszej impotencji politycznej, że tak powiem, przez kolejne prawie 200 lat. Tymczasem Barbarossa prowadzi bardzo ambitną politykę zewnętrzną i żeby przypieczętować swój cały okres rządów, organizuje trzecią krucjatę. Niedługo po koronacji na króla Niemiec Fryderyk rozpoczął swoją pierwszą z wielu włoskich kampanii. Ta z 1154 roku rozpoczęła się od zdobycia kilku krnąbrnych miast w północnych Włoszek i spaleniu Tortony. Następnie w Mediolanie został koronowany na króla Italii i podążył do Rzymu, gdzie w 1155 roku Spotkał się z papieżem Adrianem IV, a spotkanie obu przywódców było bardzo znamienite, bo obaj bardzo ociągali się ze zwyczajowymi gestami, aby przypadkiem nie pokazać, że uznają wyższość drugiego. Tak więc papież długo wzbraniał się, aby dać Fryderykowi pocałunek pokoju, lecz potrzeba mu było pomocy Niemców w walce z Normanami. Więc ostatecznie dał się do tego przekonać, do tego całusa. Z kolei Fryderyk nie zamierzył przytrzymać strzemienia papieżowi, kiedy ten wsiadał na konia. Był to tradycyjny średniowieczny gest, który był symbolem poddaństwa. W końcu zdecydował się jednak to zrobić, obrażony, mamrocząc pod nosem: Dla świętego Piotra to robię, nie dla Adriana. To nie wróżyło dobrych relacji pomiędzy cesarzem a papieżem, co też dobitnie pokazuje, jak Włosi mieli już dość Niemców w owym czasie, bo kiedy został wreszcie koronowany na cesarza, dzień później Fryderyk musiał walczyć z wielkimi rozruchami w Rzymie, które to Zostały spowodowane tym, że protestowali oni przeciwko kolejnemu niemcowi cesarzowi rzymskiemu. Barbarossa zamiast świętować miał krwawą łaźnię, w której jego żołnierze położyli trupem ponad tysiąc Rzymian. Także krwią oblana była ta inauguracja władzy cesarskiej. Następnie Barbarossa powrócił na północ i niestety Podjął wyprawę zbrojną przeciwko Polsce. Niestety, ponieważ był to dobry dowódca, była to w efekcie najbardziej udana niemiecka wyprawa na Polskę we wczesnym średniowieczu. Właściwie porównać ją można jedynie do wyprawy Henryka II na Poznań w 1005 roku lub późniejszej interwencji, kiedy to dochodziło do rozbioru państwa Mieszka II. Barbarossa. Pod pretekstem obalenia zasady senioratu i wygnania Władysława Wygnańca przez Bolesława Kędzierzawego i Mieszka Starego postanowił udać się do naszego kraju. Wola ich ojca, Bolesława Krzywoustego, uznawana była za świętą, więc tutaj Fryderyk niejako w obronie świętości ruszał na wyprawę wojenną. Bolesław Kędzierzawy popełnił chyba kolosalny błąd, bo... Odpuścił obronę linii Odry, spalił kluczowe grody bytom i głogów, które od wieków były punktami obrony przed najazdami z zachodu, i wreszcie sam został oblężony w Poznaniu. Tutaj doszło do jego totalnej kapitulacji. W worku pokutnym błagał cesarza o przebaczenie, zapłacił ogromne odszkodowanie za to, że cesarz musiał fatygować się na polskie ziemię i uznał się wasalem Fryderyka. Wtedy wyszło też najaw, jakie są prawdziwe interesy Barbarossy. Wcale nie chodziło mu o testament Bolesława Krzywoustego. Władysław Wygnaniec został zupełnie pominięty i tak naprawdę chodziło o to, żeby zwasalizować Bolesława Kędzierzowego, który to dzięki... Temu aktowi wasalizacji de facto został sankcjonowany jako książę z wierzchni całej Polski. W kolejnych latach Fryderyk uwikłał się w niekończące wojny włoskie. Tym razem przede wszystkim chodziło o papieża, którym w roku 1160 został Aleksander III, nieuznawany przez cesarza. Ten wybrał sobie swojego papieża Wiktora IV. Problem był taki, że Barbara był dość osamotniony w tej walce z papieżem, bo wszyscy istotni władcy Europy uznawali właśnie Aleksandra III jako prawowitego następcę świętego Piotra. Przykładem może być to, że Francja udzieliła mu schronienia, kiedy on militarnie nie mógł oprzeć się sile Niemców. Oczywiście Aleksander III obłożył klątwą barbarosse, ale po 100 latach siła tego magicznego zabiegu była już znikoma. Do ostatecznej konfrontacji z siłami propapieskimi doszło w bitwie pod Legnano w 1176 roku. Była to sromotna klęska Niemców, a Fryderyk ledwo uszedł z życiem z pola bitwy. W jej wyniku. Zarzucił on walkę zbrojną z papieżem, rozpoczął negocjacje i w efekcie doszło do drugiej kanossy, spektakularnego pojednania cesarza, który uniżenie błagał o wybaczenie, i Aleksandra III, który łaskawie zdjął ekskomunikę i przywrócił Fryderyka na łono kościoła. Miało to miejsce dokładnie 100 lat po wydarzeniach z pierwszej kanosy, kiedy to Henryk IV klęczał przed Grzegorzem VII. W listopadzie 1187 roku, po dwóch miesiącach podróży, dotarła do cesarza wieść o zdobyciu Jerozolimy przez wojska z Saladyna. Wiadomość ta poruszyła całą Europę. Wszyscy spoglądali na chrześcijańskich przywódców, aby ci zareagowali na tą straszliwą wiadomość. Prawie 70-letni Barbarossa postanowił wyruszyć na czele krzyżowców. Wraz z nim w III krucjacie wzięli udział Filip II, król Francji i Ryszard Lwie Serce, król Anglii. Wszystko z początku wyglądało pięknie. Armia Przebyła Anatolię, nie dając się wyrżnąć jak poprzednio, a nawet barbarossa tym razem stoczył dwie udane bitwy i już wkraczał do Syrii, gdzie Saladyn drżał na wieść o potężnej europejskiej armii, która ma za przywódców samych wspaniałych królów. I tutaj historia naszego barbarosy się kończy, ponieważ umarł w sposób mało spektakularny. Ostrzegany przez doradców postanowił jednak wbrew temu co mówili sforsować wpław niewielką rzekę Salfe i utonął poniesiony przez jej nurt. Słyszeliście może legendę o rycerzu z Giewontu, który powstanie by bronić Polskę w razie niebezpieczeństwa? Jest to praktycznie kalka legendy o Barbaroście, który ponoć spoczywa w jaskini, masywie Unterbergu w Alpach. Był to z pewnością jeden z najbardziej malowniczych królów XII-wiecznej Europy. Dzielny krzyżowiec, zdolny dowódca, wpatrzony w ideał Karola Wielkiego, próbował odbudować Imperium Rzymskie. Bardowie przez lata śpiewali o prawdziwych i legendarnych czynach Fryderyka Barbarossy z dynastii Hohenstaufów. Znów potrzeba było aż dwóch miesięcy, żeby wieść o śmierci barbarosy dotarła do Niemiec. Lecz tam czekał już następca. 26-letni syn Henryk VI, jeszcze jako dziecko koronowany w akwizgranie, aby zabezpieczyć sukcesję. Tak też się stało. Nikt na poważnie nie podważał jego prawa do władania Niemcami po legendarnym ojcu. Był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, biegle posługiwał się łaciną i był wyedukowany w prawie rzymskim. Do tego od paru lat był mężem królowej Sycylii Konstancji. Jak przystało na nowego władcę, udał się do Italii, aby uzyskać koronę cesarską. Tutaj nie przypominał swojego ojca, który większość spraw starał się rozwiązać mieczem. Henryk był raczej dyplomatą i dość skrabnie załatwił swoje sprawy, czego efektem była koronacja jego i Konstancji w kwietniu 1191 roku na cesarza rzymskiego. Jednak nie poszło mu już tak łatwo z Sycylią, której poczuwał się być królem jako mąż królowej. Tam władzę przejął Tancred, z którym musiał stoczyć zaciętą wojnę, aby dopiero po trzech latach nosić miano także króla Sycylii. Tymczasem, jak zwykle na północy od Alp, kiedy Henryk wojował we Włoszech, zawiązała się przeciwko niemu koalicja. Tym razem była to dość groźna i międzynarodowa sprawa, bo nie dość, że byli wśród sprzymierzonych przeciwko cesarzowi, Arcybiskup Niemiec, Kanclerz Rzeszy, Książę Czech, Tankret z Sycylii i Ryszard Lwie Serce, Król Anglii. Ten ostatni wracając z III Krucjaty, kiedy przekroczył niemiecką granicę opuszczając Węgry, został schwytany przez Leopolda V z Bambergów, lojalnego w stosunku do Henryka, księcia Austrii. Przechwycenie Ryszarda lwieserce spowodowało, że koalicja szybko się rozpadła, mimo iż Henryk ryzykował ekskomunikę za przetrzymywanie tak sławnego krzyżowca i chrześcijańskiego króla. Papież jednak mu sprzyjał i ostatecznie Ryszard został wykupiony przez Anglików za 150 tysięcy marek srebra. Co po przeliczeniu na nasze daje 35 ton tego wspaniałego kruszcu. Henryk miał niesamowite szczęście, że wpadł mu w ręce taki człowiek. Nie dość, że pokonał w ten sposób antycesarski sojusz, to jeszcze niezmiernie się wzbogacił. Teraz to on zapragnął zostać sławnym krzyżowcem i w 1195 roku rozpoczął przygotowania do czwartej krucjaty. Kiedy statki z rycerzami dwa lata później odbijały od portów Italii, nie było jednak na nich cesarza Henryka VI. 32-letni władca leżał zmorzony chorobą, a wkrótce potem zmarł. Zaraz po jego śmierci rozgorzała wojna domowa pomiędzy Ottonem z Brunszwiku z rodu Welfów a Filipem Szwabskim, bratem Henryka VI. Fryderyk II, trzyletni syn Henryka i Konstancji, pozostał na razie bez korony niemieckiej, dzierżył jedynie sycylijską, która jak na trzylatka też była nie lada osiągnięciem. Na progu XIII wieku, kiedy to Niemcy pogrążyły się na wiele lat w wojnie domowej, kończę tą specjalnie dla Was przygotowaną opowieść o średniowiecznych dziejach Niemiec. I czekam jak zwykle na Wasze komentarze, które uwielbiam z uwagą czytać, by być może podjąć decyzję nad stworzeniem trzeciej odsłony historii Niemiec, niezwykle ciekawego XIII i XIV wieku, kiedy kraj ten miał bardzo istotną rolę w budowaniu zakonu krzyżackiego, będącego zmorą Polski przez kolejne epoki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.